Na pewno nie raz miałeś różne postanowienia. Chciałeś zacząć ćwiczyć, przejść na dietę, czy nauczyć się jakiegoś języka. Jednak pewnie wiesz, że utrzymanie jakiegoś postanowienia na dłużej nie jest proste. A czy potrzebujesz się zmotywować do tego, żeby jeść słodycze, napić się alkoholu, siedzieć godzinami w social mediach, albo zagrać jakąś grę? Pewnie nie. Dlaczego? Bo te wszystkie przykłady to czynności, które wydzielają w twoim mózgu dopaminę, czyli taki neuroprzekaźnik, który jest odpowiedzialny za nasze pragnienia. A co by było, gdybyś umiał wykorzystać te same mechanizmy, które na tobie wykorzystują na co dzień reklamodawcy, kasyna, producenci gier komputerowych czy choćby inżynierowie social media? Co by było, gdyby schakować Twój mózg w taki sposób, żeby zdrowy, rozwojowy tryb życia był uzależniający? Co zrobić, żebyś się wręcz nie mógł doczekać kolejnego treningu, kolejnego zimnego prysznica czy kolejnej sesji medytacji? Wiem, że to się wydaje prawie niemożliwe, a jednak znalazłem na to naprawdę dobry sposób. Obejrzyj ten film do końca, a powiem Ci, jak wygląda system, który sam pchacie do przodu do tych rozwojowych rzeczy, a ty nie wytężasz w żadnym momencie swojej siły woli. Olśniło mnie po tym, co powiedział mi mój znajomy, z którym regularnie gram w tenisa stołowego. Właśnie ten znajomy razem ze swoimi kolegami z pracy stworzył drużynę tenisa stołowego i zgłosił ją do amatorskiej ligi. Dodam, że on i jego koledzy są programistami i w biurze mają stół do tenisa stołowego. Przed zgłoszeniem tej drużyny do ligi, głównie to on grał na tym stole i zainteresowanie tym tenisem stołowym ogólnie było średnie. A jednak po tym jak już liga wystartowała... Powiedział, że nigdy jeszcze nie widział, żeby było tak dużo chętnych do grania. Sam też tego doświadczyłem. Kiedy rusza liga, mi osobiście dużo bardziej chce się nie tylko grać w ten stołowego, ale nawet ćwiczyć z robotem, co jest monotonne, co normalnie jest nudne i co poza sezonem w ogóle nie chce mi się robić, przynajmniej nie tak często. No i teraz pytanie, jaki to ma związek z rozwojem? Bardzo duży. Możesz wykorzystać mechanizm rozgrywek ligowych do tego, żeby chciało ci się rozwijać i dbać o zdrowie, bo pod tymi względami możesz konkurować z innymi ludźmi. Pozwól, że powiem Ci, jak to działa. Dołączasz do lokalnego klubu Life Masters w Twoim mieście. Możesz dołączyć w dowolnej porze roku, bo sezon indywidualny trwa cały czas. Dzięki temu raz w tygodniu losujemy dla ciebie przeciwnika, z którym mierzysz się w pięciu konkurencjach. Pierwsza konkurencja to codzienna nauka. Codziennie zaznaczasz tylko, czy uczyłeś się przez co najmniej 15 minut, czy nie. Może to być czytanie książki, przerabianie kursu online, czy nawet oglądanie jakiegoś edukacyjnego filmu na YouTube. Jeśli w danym dniu poświęciłeś co najmniej 15 minut na naukę, to zdobywasz punkt, więc przez cały tydzień możesz zdobyć 7 punktów. Kolejny punkt każdego dnia możesz zdobyć, jeśli zrobisz choćby krótką notatkę z tego, czego się nauczyłeś. Dzięki temu, że wyrobisz sobie nawyk robienia notatek, zapamiętasz nieporównywalnie więcej i twoja nauka będzie dużo efektywniejsza. Za codzienne robienie notatek możesz również maksymalnie zdobyć 7 kolejnych punktów, więc maksymalnie razem z uczeniem się w tej konkurencji możesz zdobyć 14 punktów i wygrywa ta osoba, która zdobyła tych punktów więcej. Druga konkurencja to odznaczanie listy pozytywnych rzeczy, które zrobiłeś w danym tygodniu. Ta checklista oczywiście nie wzięła się z powietrza. Umieściłem na niej rzeczy, które bardzo pozytywnie wpłyną zarówno na Twoje zdrowie, jak i poczucie szczęścia. To są po prostu takie bardzo pożądane zachowania. A do tego wszystkie te rzeczy są dobrym uzupełnieniem nauki, bo są aktywnym działaniem. Przykładowo, czy w ostatnim tygodniu poświęciłeś chociaż 10 minut na trening siłowy, na medytację, na rozciąganie. Czy zrobiłeś coś, z czego jesteś dumny? Czy poznałeś jakąś nową osobę? Czy miałeś chociaż jedną porządnie przespaną noc? To tylko sześć z kilkunastu punktów na tej liście. Niektóre z tych rzeczy będą bardzo łatwe, inne będą bardzo trudne, dlatego nie spodziewaj się, że co tydzień będziesz odznaczał każdą pozycję na tej liście. Większość twoich konkurentów również wszystkich tych rzeczy tydzień w tydzień nie będzie robiła. Jednak im dłużej będziesz w lidze albo im trudniejszy będziesz miał przed sobą mecz, tym bardziej będziesz zmotywowany do tego, żeby zrobić jak najwięcej rzeczy z tych listy, być może nawet wszystkie. Oczywiście z ogromną korzyścią przede wszystkim dla ciebie. Trzecią konkurencją jest unikanie przez cały tydzień rzeczy, których nie warto robić. Na tej liście są powszechnie szkodliwe rzeczy, których warto unikać ze względu na swoje zdrowie i swoje poczucie szczęścia. Niektóre z tych rzeczy mogą być stosunkowo trudne, dlatego też nie spodziewaj się, że każdy twój konkurent zawsze będzie miał w tej konkurencji maks punktów. To wszystko oznacza też, że nie musisz od razu rezygnować ze wszystkich tych rzeczy, żeby rozpocząć rozgrywki w naszej lidze. Oto kilka przykładów. Nie paliłeś papierosów. Nie piłeś alkoholu. Nie jadłeś żadnych słodyczy. Nie zdarzyło ci się siedzieć ciągiem dłużej niż półtorej godziny. Nie zarwałeś żadnej nocy w ostatnim tygodniu. Zarówno drugą, jak i trzecią konkurencję również wygrywa osoba, która zdobyła najwięcej punktów. To wszystko sprawia, że mecz ze swoim konkurentem w praktyce rozgrywasz w swojej codzienności. Wszystkie te konkurencje to tylko porównanie swoich wyników i sprawdzenie, kto miał zdrowszy i bardziej produktywny tydzień. Czwarta konkurencja to proste ćwiczenie kondycyjne lub siłowe, co tydzień inne, z którym zmierzysz się ze swoim konkurentem. Na początku tygodnia dostajesz informację o tym, z kim konkurujesz i jaka to będzie konkurencja, a twoim zadaniem jest zrobić to ćwiczenie i zapisać swój wynik i masz na to aż tydzień. Sprawa jest dość prosta. Włączasz stoper na minutę i liczysz, ile w tym czasie jesteś w stanie wykonać brzuszków, przysiadów albo padni powstań. Możesz też wylosować takie ćwiczenie jak deska albo wiszenie na drążku. No i wtedy musisz zmierzyć, jaki jest twój rekord, ile najdłużej się utrzymasz w takiej pozycji. To ćwiczenie to nie tylko okazja do rywalizacji i krótkiego wysiłku raz na tydzień, ale także motywacja do tego, żeby ćwiczyć te elementy i żeby z tygodnia na tydzień stawać się coraz lepszym. I piątą konkurencją jest sumaryczna ilość kroków, jaką zrobiłeś w ostatnim tygodniu. Tutaj przydaje się coś takiego jak smartwatch czy jakaś opaska, która liczy kroki, a na Allegro można kupić taką opaskę już nawet za 40 zł. Natomiast nawet bez tego możesz liczyć kroki, po prostu trzymając telefon w kieszeni. Oczywiście wygrywa ta osoba, która w danym tygodniu zrobiła więcej kroków, czyli miała więcej ruchu. Po tych wszystkich konkurencjach czas na podsumowanie wszystkich punktów i wyłonienie jednego zwycięzcy. Jeśli to ty będziesz zwycięzcą, dostajesz jeden punkt i masz jeden punkt więcej w tabeli. Taka pełna rozgrywka trwa kwartał i będziesz miał do rozegrania 12 meczy. I co jest bardzo ważne, zawsze konkurujesz z osobą na swoim poziomie. Tylko w pierwszym meczu w sezonie dostaniesz totalnie losowego przeciwnika, kolejne mecze już będziesz grał w systemie szwajcarskim. Czyli jeśli pierwszy mecz przegrałeś, to również będziesz grał z kimś, kto przegrał swój pierwszy mecz. Potem, jeśli wygrałeś albo przegrałeś trzy mecze z rzędu, to również grasz z kimś, kto ma taki sam wynik. Jeśli dwa mecze przegrałeś, a trzy mecze wygrałeś, to kolejny mecz grasz z osobą, która ma bardzo podobny wynik do ciebie. W praktyce twoja inwestycja czasowa to tylko jakieś kilkanaście minut tygodniowo, żeby tylko oznaczyć swoje postępy w każdej konkurencji. Do zobaczenia.